Jestem miłością, która mnie stworzyła. Lekcja 229. Dzisiaj kurs cudów. I w tym kursie ona brzmi mniej więcej tak. Szukam mej własnej tożsamości i odnajduję ją w tych oto słowach. Jestem miłością, która mnie stworzyła. Teraz nie muszę więcej szukać. Miłość zwyciężyła. Tak cichutko czekała mego przybycia do domu, że nie będę już dłużej odwracał od świętego oblicza Chrystusa. To zaś, na co będę spoglądał, będzie świadczyć o prawdzie tożsamości, którą próbowałem utracić, lecz którą mój Ojciec bezpiecznie dla mnie zachował. Ojcze, dziękuję Ci za to, czym jestem, za zachowanie mojej tożsamości nietkniętą i bezgrzeszną wokół wszystkich myśli o grzechu, które mój nieroztropny umysł wymyślił, i dziękuję Ci za zbawienie mnie od nich. Amen. Jestem miłością, która mnie stworzyła. Miłość zwyciężyła. Ojcze, dziękuję Ci za to, czym jestem, za zachowanie mojej tożsamości nietkniętą i bezgrzeszną pośród wszystkich myśli o grzechu, które mój nieroztropny umysł wymyślił. I dziękuję Ci za zbawienie mnie od nich. Amen. Jestem miłością, która mnie stworzyła. Czytał Wam Jakub Waldemar Witkowski. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kolejnej lekcji.